Żaru i ognia w piecach wieluńskiej ciepłowni, jak widać, nie brakuje. To zresztą nic dziwnego, wszak mamy zimę. Ciepłownia, choć za oknem śnieżna aura, i tak jeszcze nie pracuje pełną parą. Tę, jak mówi prezes Bednarski, osiąga, kiedy temperatura spada do około minus 20 stopni. Paliwo, czyli węgiel, jest, jak zapewnia szef firmy, na pewno go nie braknie. Mamy zabezpieczony węgiel w ilości około 10 tysięcy ton. Ten zapas pozwala nam spokojnie prowadzić produkcję i sprzedaż ciepła. Gdzieś do połowy miesiąca marca nam ten zapas powinien wystarczyć. Na bieżąco w dalszym ciągu sprowadzamy węgiel, tak żeby cały sezon grzewczy mieć zabezpieczony i nie martwić się, że nam w którymś momencie tego węgla może braknąć. Ciepło zatem jest i będzie w naszych domach, oby tylko nie zdarzyła się jakaś nieoczekiwana awaria. A skoro o nim mowa, to czy w nowym roku możemy spodziewać się podwyżek cen? Obecna taryfa, którą wprowadziliśmy na początku bieżącego roku, obowiązuje do końca stycznia roku przyszłego. Dokonaliśmy pewnych ruchów mających na celu wprowadzenie oszczędności po stronie kosztów, jak również kompania węglowa, co wspominałem, zrobiła fajną niespodziankę, że te ceny węgla nieco poszły w dół. I w związku z tym nie przewidujemy podwyżek cen ciepła do końca sezonu grzewczego i wystąpiliśmy z wnioskiem do Urzędu Regulacji Energetyki o przedłużenie aktualnie obowiązującej taryfy o okres 5 miesięcy. Można zatem odetchnąć z ulgą. Firma taryfy ulgowej jednak nie ma. Cały czas inwestuje i rozwija sieć ciepłowniczą. Z pewnością najważniejszą inwestycją mijającego 2012 roku było podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej wieluńskiego szpitala. W tej chwili szpital jest ogrzewany z naszej sieci, z naszego węzła, który tam został wybudowany. Kotłownia, która do tej pory szpital zaopatrywała w ciepło, jest jako źródło rezerwowe. Z tego, co ostatnio z panią dyrektor miałem okazję rozmawiać, no jest zadowolona z jakości podawanego ciepła i bezpieczeństwa przede wszystkim dla szpitala, dla pacjentów. Firma ma już zaplanowane kolejne prace modernizacyjne. Te prowadzone będą naturalnie już w nowym roku. Co zatem zaplanowano? Przede wszystkim budowę sieci ciepłowniczej w rejonie ulicy Sikorskiego i Sucharskiego. Tutaj na tym osiedlu domków jednorodzinnych mamy tam już wielu chętnych, którzy podpisali z nami umowy przyłączeniowe i będziemy to realizować. W tej chwili jest na ukończeniu etap projektowania tej sieci i również planujemy pobudowanie kawałka sieci w ulicy Paderewskiego i tam sukcesywnie chcemy kolejne budynki z tej ulicy przyłączać do naszej sieci ciepłowniczej, żeby też tą niską emisję w tamtym rejonie eliminować. No mamy zakończoną już ulicę Skłodowskiej.